Witam, tu jestem pan od Talala. Nie musicie już obchodzić się smakiem. No. Każdy, kto jest gotów pracować, może dostać to, co mu się należy. Chodźcie, powiem wam, co wam może dać Talal. Możecie dostąpić wygód i dobrego życia. Dobra, mam dość. Dobra, miałem tu siedzieć przez trochę, ale już mam dość. No sobie zaskoczyłem stamtąd, siadłem sobie tutaj. Ogarnąłem. Wymieniłem baterię. Ale nie musi tak być. O nie, dobra, nie mogę już przysływać jeszcze. Dla tych, którzy są dość odważni. Dobra, Altair, błagam, uciekaj stąd. To jest gorsze od wrogów. To jest gorsze od wszystkiego. Błagam was, błagam tylko o parę monet. Przychodzisz we właściwe miejsce. Nie ma lepszego kupca ode mnie. No, a więc tak. Dlaczego on tak goni? Bo lubię. Idę teraz, mam już zaznaczone buro. Buro assassinów. Jeśli Ryszard zajmie Jaffę, nic nie zapisać. Mogę sobie? No dobra, ja będę wszystkie punkty kontrolne, po których przebiegam, zabierał, nie? To jest assassin. Zawsze nim było. Naszym obowiązkiem jest bronić go po powinien zachowywać się jak dziecko. Krzyżowcy muszą zostać zniszczeni. Zabiję go. His horses. Gebiery Jackson. Zaklęty niewierny! Dobranoc! Do halej! Co? A tam jest mieszkaniec. Super się wyrypałem w to. Nie zdążył cię! To koniec twojego życia! Niewierny! Nie masz ze mną szansy! Bóg jest po mojej stronie! Czy nie umie obracać? Bóg się zlituje nad twoją duszą! Dobra. Trudne jest się obracanie w tej grze w ogóle. Czas walki, nie? Szczególnie jak trzymam shifta. Ale nie puszczam shiftem, przez chwilę jest wciąż tym... jakby shiftowym czymś, nie? No panie! Kontra! W stopę, nie? Jest też tak... Często to się pojawia te takie spowolnienie w ogóle rzeczy, nie? A raz było bez tego i wyglądało tak normalnie, straszliwie, jak w normalnej walce. A nie, że po prostu na każdego przeciwnika jest wykończenie. Co jest takie trochę? Jeszcze przy moich lagach, nie? Po prostu straszliwie no, psuje to dynamikę odcinka. Wszystko trwa miliard lat. Wygrać. Ale zabij go. Bóg jest mi przychylny. Dobrze. O, widzisz? I da się? Da się! Tylko trzeba chcieć. No nie. Właśnie to jest najgorsze, jak się spami, nie? Nigdy nie umiem. Bo nie kontrujesz. O, i znowu, i już musi być. Tak. Panie Anda, jeszcze kamerę mi zmienia, nie? Żeby było... Znamicznie, a nie, że się wraca, po tym kamera gdzieś tam na drugi koniec kamerowania, nie? Rzeczy. Dobra, tu mam człowieka. Dzień dobry. Całe szczęście, że się zjawiłeś. Jeszcze chwila i byłabym zgubiona. Dobrze. Chodź sobie napraw, tak szczerze. Biegłem od razu w nią. Dobra, dzięki. Styknie mi. Dobra, trochę pozwiedzamy dzisiaj Jerozolimę. Zanim my dojdziemy do Bura Asasinów po prostu, to... No to trochę minie. No super! Teraz ten się nie wepsnę. Krych. Ta gra jest świetna. Pożoga wojny trawi nasz kraj, a tysiące istnień poświęcane są jego obronie. Jakby nie poszedł zabić tego jednego człowieka. Ja jednak nazywam to zaszczytem. Jakbym nie był taki zachłanny, nie? Umrzeć walcząc za to, w co wierzymy. Nie ma większej chwały. Ludzie. Pacety, dobra, spoko. No to by, jakby nie był taki zachłanny, to by to tak długo nie wyszło. Czy co, tak same wierzę? Bądźcie czujni, przyjaciele. Tak, to te same wierzę. Ja ich nie lubię, bo z nich spadam.
A tu z wszystkiego spadam sobie. Nie! Nie wierzę. Nie wierzę. Ło. Jak się tego trzyma? Nie mogę się nawet wepchnąć. Serio. Nie! Dobra. Angielski król i jego armia niewiernych maszerują na południe. Nikogo to nie obchodzi. Dobra, nie. Na przyszłość nie trzymam spacji. Bo jak trzymam spację, to wyskakuje. Okej, okay, muszę to ogarnąć. Kogoś z ukrycia może wywołać zamieszanie. Dobrze. Ale ja naprawdę nie chcę wywołać zamieszania. Chcę tylko jeden punkt kontrolny. Ewentualnie wszystkie inne. Naprawdę? Ja nie potrzebuję twoich porad. No, ja naprawdę po prostu dzięki. Dzięki, Aniu. Ja wiem, że o mnie dbasz, Animus, nie, ale naprawdę. Ale ja podziękuję. Ja chcę przejść tylko tą grę. Skończyć serię i mieć spokój. Nie, nie, żartuję. Chciałem fajne granie, ja chcę to przejść, ale... Ale no ludzie. Ale no ludzie. Także ten. Oreły. Znowu nie mam o czym mówić. Najnudniejsza po prostu rzecz w Skyrim. Tak, to jest Skyrim. The Elder Scrolls Skyrim. Teraz samymi klawiszami. Super. Że nie strzelam shifta, tylko samym wsadem. Ale synchronizuj się. A dziękuję. Almuain! Znowu jest Almuain. O, to jest... Nie wiem, czy to się nazywa ogród. No bo to ogród to nie jest. Ale okej. Okay. No, rzeczy. Prawdopodobnie to jest poprawne historycznie. Rzeczy, poprawność historyczna. Buro. Iść po te dwa punkty? Tak, wszyscy chcemy zobaczyć, jak idę po te dwa punkty. Nie umieraj. Także ten. Co tam u was dzisiaj słychać? Wybranie ukrytego ostrza podczas walki pozwoli ci szybko. Czekajcie. Czy minutnik jest zepsuty? On się blokuje na 55. Musiałem na 50 go ustawiać. Tu jest ustawiony na bezpiecznej wysokości. Close enough. Albo jak to ja zwykle mówić, styknie. Dobra, minutnik działa. Chyba. Albo ewentualnie znowu odcinek będzie 36 minut. Jasnowid Smoku wie, ile trwał jego poprzedni odcinek. Także spoko. Nie, bo tylko popatrzyłem, nie wiem, rzeczy. To jest taki maratonik nieogolony, że tak powiem. Profesjonalny. Maratonik. No, nagrywam wszystko w jeden dzień, bo nie mam kiedy indziej. Bo akurat to jest ten dzień, kiedy wszyscy wracają strasznie późno do domu, a ja wracam skrajnie wcześnie. Więc mogę sobie dowoli po prostu siedzieć sam w domu i nagrywać. I jakoś to zleci czas. Stary, będziesz się kłócił? Czy mi wolno jest? Będziesz się kłócił. Ja bym nie polecał. Dobra, trzeba tędy się. To jest raczej widoczne. W moich poprzednich próbach. Tak bardzo przypadkowa droga do wspinania się. Pomocy Assassin's Creed. Ale nie mogę od dołu się na to wspiąć. Cześć Oreł. Na twarz mi się teraz powinien zrobić ten. Czemu tego nie ma tutaj, że można od dołu się na to wspiąć? Kenway by umiał. O! Ściana niebieska. Desynchronizacja. O, tam jest koleś. O, tak. On jest tak bardzo przypadkowy. No, ale Kenway też miał pływać, a ja umiem.
To co? Będziemy zachwani i znowu umrzemy? Tak. Pewnie, że tak. Niewierny! Kontr to jest chyba najlepsza rzecz, jaka jest w ogóle w tej grze. Bo wkurzałem się na początku odcinka, że o, znowu mi zaczepia koleś, a tu kontry mi tak się przydają dzisiaj. Tak się nimi pokonuje wszystkich, nie? Kontrami. Tylko nie umrzej, błagam znowu. Altair! To jest ja idzie dalej, nie? O, spodobał! Taki zahaczyłem w ogóle w niego, nie? Takie, o! Ktoś umarł. No cóż, takie życie. Albo... dobrym sposobem na oczyszczenie sobie drogi. Albo raczej śmierć. Jakie życie, taka śmierć. Pomocy. No tak, no, ale w sumie tak, jakie życie, taka śmierć, nie? Spinasz, kurde, skaczesz się po dachach, to umierasz spadając. No. Koniec fabuły, Rip Altair, ale to... To jest po prostu... To jest co któryś odcinku jest koniec fabuły Rip Altair. Zostawiając za tobą koszmar i śmierć. Salahadin, Buro Asinów. By pomścić te barbarzyńskie uczynki. W ogóle mówię Buro. Módlmy się, aby przegładny i przepotężny Bóg uznał nas godnymi i przyznał nam zwycięstwo. No, tak, Buro mówię, bo jest w niemieckim Buro. Nie. Co on robi? Ja też nie wiem. Altair! Ty cioto! Dobra. Okej. Okay. No proszę się nie bać. Jesteś strażnikiem w ogóle? Stoję tu dziś z wami, by was zrobić krzywdę. No... Zajmie Jaspę. Nic nie zatrzyma go już na drodze do Jerozolimy. Nie powinien zachowywać się jak dziecko. A tutaj mogę? Tak! O to mi chodzi! Zrób tak gdzie indziej! Altair! Widzę, że umiesz! Nie oszukasz mnie! Uczcie nie! Ty jesteś chodzącym leniem! Spinającym się leniem! Dostałeś sobie krótki mieczek i co? Już fajna! Już osiadł na laurach, kurde! Zabił jednego człowieka, bo niechcący zebrał na niego dowody! Bo chciał posłuchać jakiejś opowieści jakimś panu! Great. Super. Super. Dobra, ale Altair. Dobra, puszczam już spację. Już nie trzymam do spacji. Już mam dość. No, jak nie trzymam spacji, to chyba nie spadnę. To też z tą spacją inną jest tak dziwnie. Bo jest wolniejszy troszeczkę bieg na shifcie, a jak się trzyma spację, to jest jeszcze szybszy. Ze spinaniem w końcu nie wiem, czy ja muszę trzymać tą spację. Nie, chyba się wspinam. Tak, o! A jak chcę zrobić dłuższy skok, czy wyżej się wspiąć, to muszę trzymać spację. Nie mam pojęcia. To jest głupie trochę, ale No, to mam już 49? 49. No, to... Nie większość, ale 4/9 na pewno. To już jest prawie większość. Jest tak... pół przed połową. Słowo. Ale jestem dobry w tą grę. Dosłownie nic nie zrobiłem, nie? Ale... Ruszysz się kiedyś, tak? Czeka na posiłki, spryciarz! Kurde!
Jak się wytrwalił, koleś? No tak czekam. No kiedy mnie zaatakuje? Ej, no ale ilu? No ale ilu? Halo? Halo, halo? Dobra, cztery jest chyba. Ej, Johalmurten! No ko... Atakujcie mnie! Jestem tutaj królem kontry! W tej grze się o wiele bardziej walczy niż się asesynuje. Jak w kolejnych grach. No! 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 Nie podejdziesz! Tym nożykiem go trzymał na 2 metry odległości. Na 2 metry, świetnie. Nie na 2 metry, ale wiecie, nie? No, no, który podejdzie? Który podejdzie? Mam nożyk. Mam nożyk. Mam nożyk. No i podszedł. No i ty tyle masz z tego, że podeszłeś. No, a który kolejny? No ludzie, ile to będzie trwać? Penimer wskazuje, żeby szli. Możecie nie robić pojedynczych ataków? Teraz gram. Czy ja zrobiłem to naraz? Co? Czy mi się tak wydawało? Nie, w ogóle, ja gram tak, jakbym miał ten nożyk, to był taki item, który ma plus 50 na przykład do kontry, nie? Ja po prostu same kontry robię. W Dark Souls bodajże była taka tarcza, która miała w ogóle super kontrę, nie? Się szło tylko z tą tarczą i się po prostu nie atakowało, nie? I czekało, że się druga osoba zaatakuje, znaczy mobek. Ja nigdy nie grałem, nie? Ale to widziałem. Tylko tę kontrę, która po prostu zabijała. Ale jak było na PvP, faktycznie... Całe szczęście, że się zjawiłeś. Jeszcze chwila i byłabym zgubiona. Jak było faktycznie na PvP, to po prostu ludzie tak... boją się tak podchodzić, nie? Bo zaraz mnie skontruje, nie? A teraz tak gra, faktycznie. Jakby miał ten nożyk, który mi daje właśnie, powiedzmy, tę premię do kontry i tylko kontry robię, nie? Czy to jest najlepsza taktyka? Prawdopodobnie nie. No ale, nie wiem, tak sobie gram. Nie zabronicie mnie! No jesteś heretykiem. Dobra, uwolnię jeszcze tamtych obywateli. Bo uwolnianie obywateli raczej nic nie robi co do fabuły. Przestań, proszę! To boli! Mogę po tym chodzić? Nie masz dokąd uciekać, starcze! O rany, jak... Może to cię zainteresuje. Pomocy! Błagam pomocy! Czy nikt mi nie pomoże? Teraz spróbuję moją dawną taktykę spamienie. Dobra, nie. Nożyk do kontry. Się po prostu nie umie obracać. No kurde! Naucz się obracać. Dobra, zmieniam się na miecz prawdziwy i ich atak. No kurde! Dobra, nie walczę normalnym mieczem, bo to... Nie, bo jak co? Przeciwnicy... Z ukrycia możesz wywołać zamieszanie. Jak są przeciwnicy, którzy... Czy nie masz już dość kupców, którzy nigdy nie mają nic przydatnego? Chodź do mnie. Mają pojedynczy atak, to jest słabe. Mogło mi się coś stać. Jak można być takim niezdarą? Panie, wyglądasz jakbyś czegoś potrzebował. Znajdziesz to tutaj. Nie rozumiem. Błagam! Nie zrobiłem nic złego! Za co? Odejdź stąd! Heretyk! Zapłacisz za to głową! Rodohani! O konie, twojego życia! Nie zdołasz uciec! Nie dasz rady mi uciec! Nie masz ze mną szansy! Uciec!
mojej stronie. Pomocy! 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 Nie żyjesz! Jest Breakdance w ogóle. Zakończę twój żywot. Mojego czasu. Dobra, nie, walczenie normalnym mieczem jest lepsze. Od czasu do czasu po prostu klikam shift. Dobra, to było wiele lepsze. To już ostatni. Mam taką nadzieję. Ale lepiej nie kusić licha. Los! I możesz być pewien, że szybko z niego nie wyjdę. Nie kusi się wielką przysługę, losu. Nie zapomnę ci tego. Nie kusi się losu. Rozumiesz? Człowieku raku. Nie kusi się losu. Na wolności jest morderca. Dobra, chodźmy. Chodźmy w końcu do tego bura. 4 minutnik znowu nie działa. Go przestawię 5 minut. Działa znowu. O co chodzi? Czemu on się wyłącza? Nie, ale czemu się wyłącza? Nutnik, halo. Halo? Dobra. Okej, moje odcinki nie będą nigdy mierzone czasowo. Jednak nawet minuty nie działa. Mógłbym używać komórki. Mógłbym, ale komórki nie używam, więc... Nic nie używam komórki. Czy ogólnie po prostu komórki nie używam w życiu, więc... Dobra. Sprawdźmy moją umiejętność wchodzenia do bura assassinów. To było easy. Dobra. Cześć, panie. Pokój z tobą, Maliku. Z Malik? Twoja obecność tutaj pozbawia mnie obydwu tych rzeczy. Czego chcesz? Al-Mualim prosił. Żebyś wykonał jakieś służebne zadanie, próbując odkupić winy. Więc mów. Powiedz mi wszystko, co możesz o tym, którego zwą Talal. Znalezienie i zabicie tego człowieka to twoje zadanie, Altarze. Nie moje. O! Dobrze byś zrobił, gdybyś mi pomógł. Na jego śmierci skorzysta cała Ziemia Święta. Czy zaprzeczysz, że ty też na niej skorzystasz? Takie sprawy nie powinny cię obchodzić. Twoje działania bardzo mnie obchodzą. Więc nie pomagaj mi. Sam go znajdę. Czekaj, czekaj. Nie możesz tak po prostu zataczać się po mieście jak ślepiec. Lepiej, żebyś wiedział, gdzie zacząć poszukiwania. Słucham. Przychodzą mi do głowy trzy miejsca. Na południe stąd, na targu między dzielnicą żydowską i muzułmańską, na północ, nieopodal tutejszego meczetu, i na wschodzie, przed kościołem świętej Anny, blisko bramy Papa Richa. To wszystko? Dość na początek. I więcej niż ci się należy. Dobra, myślę, że mnie słychać. No spoko. Nie, tak myślę sobie, nie wiem ile trwa odcinek przez ten minutnik tegowany, ale zrobię może kilka rzeczy. No, przydałoby się. Kradzież kieszonkowa. Co? Ale kradzież kieszonkowa to jest do tego, tak? Dobra, no to... Radzie, że kieszonkowi nie ogarniam. Wolałbym przesłuchanie czy wyścig. No ale dobra. To mam blisko. To... No to
To to zrobię. Tak. A nie wiem, czy chwała. Czy miałem powiedzieć, a chwała, nie, ale tak, nie wiem. Więc nie wiem, kto to jest. Nie wiem, więc... Chwałę mu słabo. Chwała to jest jednak, no, to jest coś, nie? Bogu chwała to tak, tak, ale... ale innym, jakimś czymś, co nawet nie wiem, co to jest, to tak go. Jak się ta kamera nie może zdecydować, gdzie on jest? Tak serio. Nie jego. O Sara, niech Bóg ma go po piece. Dziwne. Jeśli straż nie zamierza nic zrobić, to my musimy. To co sugerujesz, to szaleństwo. Ale to konieczne. Ile jeszcze osób musi zaginąć bez śladu, nim ludzie powiedzą dość? To jest strażnik? To nie nasza sprawa. Jeszcze nie, ale jeśli dalej będziemy siedzieć bezczynnie, to będzie nasza. Co więc proponujesz? Działam go. Obserwowałem go. Dowiedziałem się sporo o jego interesach. Wszystko jest tutaj, na mapie, którą sporządziłem. Każdego dnia, o tej samej porze, ogląda swoich niewolników. Wtedy uderzę. A więc masz kawałek papieru. Nie uratuje cię to, jeśli cię złapią. Nie osłoni cię to przed mieczem i strzałami. Jeśli wszystko pójdzie dobrze, nie dojdzie do tego. Zresztą... muszę zaryzykować. Życz mi powodzenia, przyjacielu. Życzę. Przyda ci się. Co oni wszyscy mają z rękami? Ja wyręczę pana. Hej! Wyglądasz znajomo! Stary. Przez pół godziny... wdziobywałem ci się w twarz. Idź przeszkadzać komuś innemu. Dobrze. Pan na mnie nie patrzy, ja pana chciałem tylko okraść. Ty już. Spoko. To nie ja. To kompletnie ja. Totalnie ja. Widzi pan mnie? To nie ja. To było easy. Nie powinno cię tu być. Odejdź. Dzień dobry. Nie będę zbiernie uciekać. Do widzenia. Kombo w twarz. Witam serdecznie. Stuk. Podchodzę. Kombo w twarz. No to widzi pani. Takie życie. W życiu jest czasami chorym i głodnym. Ja jestem teraz... nie, już chyba nie jestem chory. Głodny też nie jestem, no widzicie. Się najadłem przed nagrywaniem. No nie jestem chory i głodny, ale czasami bywałem chory i głodny. Nawet w ostatnim czasie bywałem trochę chory. A głodnym jest się dość często praktycznie. Jest codziennością bycie głodnym. Bycie głodnym to nie jest nic złego, w sensie, w takim sensie, że to jest po prostu mechanizm, który nam mówi, kiedy mamy jeść, tak? Bycie głodnym, więc... głodni jesteśmy... to jest codzienność. Chcesz czegoś? Chcesz czegoś? Na razie. Odejdź.
Mama właśnie zadzwoniła domofonem i wbija. I nie wiedziałem, że ona tak wcześnie przyjdzie, więc zakończymy odcinek tutaj. Cześć!